odważny, sprawiedliwy na pewno. Dyscyplina musi być, to jest na pierwszym miejscu, stawia dyscyplinę. Przede wszystkim jest bardzo dobrym trenerem, ma do nas bardzo dobre podejście. No i myślę, że dzięki niemu możemy dużo osiągnąć. Czasami wyjeżdża, czasami zostaje. No, można powiedzieć, jak ojciec, ale w innym kierunku troszkę. Po prostu kocham go. Piotrek jest z dobrym moim kolegą, jest trochę porywczy. Ja również czasem mam jakieś konflikty, ale ogólnie dobrze się trzymamy i pomagamy sobie nawzajem. On i ja jemu. Mój tato jest dobry w boksowaniu, bardzo dobrze mu z tym idzie. Jeśli nie udało się jeszcze Państwu odgadnąć, o kim mowa, spieszymy donieść, że chodzi o wybitnego pięściarza pochodzącego z gminy Dzierżoniów, Piotra Wilka Wilczewskiego. Jak sam przyznaje, w szkole zawsze był zadziorny i były z nim kłopoty. Mama często była wzywana na rozmowy. Z nauką nie miał problemów, ale bójki nie potrafił odmówić. Już w szkole podstawowej miał swoich promotorów. Na pierwszym bokserskim treningu pojawił się za sprawą swojego sąsiada, który zabrał go ze sobą na zajęcia. Tak się zaczęła jego przygoda z boksem. To był dokładnie 1991 rok. 32-letni dziś Wilczewski to zawodowy bokser, zdobywca pasów WBF International oraz mistrza świata federacji TWBA w wadze super średniej. A jaki Wilk jest prywatnie, od kuchni? Kto rządzi u niego w domu? Tak, w ogóle to tata, a jak nie ma taty, to mama. Nie ma kto rządzi. Dzielimy się obowiązkami na pół, także to nie ma tak, że mąż rządzi. W niektórych przypadkach on rządzi, w niektórych przypadkach ja rządzę. Także dzielimy się wszystkim na pół. Jedno jest pewne, bo to przyznaje bez ogródek sam Wilczewski. W życiu ma dwie miłości. Pierwszą jest oczywiście rodzina, żona Asia i córki Natalia i Nikola. A drugą – boks. Które uczucie jest silniejsze? Boks, można powiedzieć, że jest większą połową mojego życia, bo już większość swojego życia boksuję, jestem zawodnikiem. Można powiedzieć, od 4 lat już jestem trenerem. To jest taka, można powiedzieć, no mówię, hobby, pasja. Jest to taka rzecz, którą kocham. No, jakaś taka, że jak powiem, nie wiem, miłość, którą wiadomo, że są w życiu ważniejsze jak rodzina. Ale boks jest akurat, można powiedzieć, jedną z tych z najwyższych takich rzeczy, które można powiedzieć, że kocham. To jest chyba jego jedna wielka miłość, której niestety muszę ustępować, no ale się pogodziłam z tym, że to jest dla niego najważniejsze, ale podziwiam go naprawdę, jego zapał, jak widzę, jak się z jedzeniem stopuje, jak codziennie z rana wstaje, żeby biegać, to go podziwiam naprawdę za to. I ustępuję, pozwalam, niech kocha to, co robi. Podejrzewam, że bardziej dla niego ważna jest rodzina. Ma dwie córki, żonę i dla mnie się wydaje, że rodzina ważniejsza jest boks. Że miałby wybierać, na pewno wybrałby rodzinę. Dla mojego taty jest najważniejsza rodzina, w ogóle moja mama, Nikola i ja. Każdy, kto jest fanem boksu w wykonaniu Wilka, zastanawia się z pewnością, jaki on jest. Jakie cechy charakteru dominują u niego? Na te właśnie pytania odpowiadają nam ci, którzy dobrze go znają. Pomaga tutaj wszystkim w różnych sytuacjach, tam na walkach, spróbuje na każde walki na sobie przyjeżdżać. Jest przeważnie na wszystkich takich turniejach i jest miły, taki w porządku, można powiedzieć, że pomoże w trudnej sytuacji. No to na pewno zawziętość, nieustępliwość i chęć zwycięstwa, bo Piotrek nigdy nie odpuszcza, czy to jest piłka nożna, czy to jest tenis stołowy, czy boks konkretnie. Nigdy nie odpuszcza i tam już powiem, że walczy do końca, nawet wie, gdy nie ma szans. Czasami też jest dobry, a w ogóle to taki, jak coś nie zrobię albo czegoś zapomnę, to od razu krzycz. Jest nerwowy? Tak, jest. Jest moim zdaniem najlepszym trenerem wraz z Danielem Zajączkowskim. No jest miły, na pewno miły, sympatyczny, no gdy jakieś zmieniają się zawody, no po prostu wymaga on nas dużo, to wiadomo, ale gdy jest na przykład porażka, no to porażka pociesza nas, no wiadomo, wszystko jest
tak jak powinno być. Lubi jak wszystko idzie po jego tak jakby stronie. Na pewno stanowczy, ma swoje zdanie, jest bardzo ambitny, zresztą to widać również w boksie. To co postanowi, to do końca musi, do końca to co postanowi musi zrobić. Kiedy trenuje Wilczewski, musi wstawać wcześnie rano. Dzień zaczyna od joggingu, kilka kilometrów dziennie, później obowiązkowo siłownia. Czasu dla rodziny ma niewiele, rzadko udaje im się zjeść w ciągu dnia jeden wspólny posiłek. Po południu i wieczorem Wilczewski wraca na salę ćwiczeń i na ring. Nic dziwnego, że Wilk jest wzorem do naśladowania dla wielu młodych chłopaków, którzy podobnie jak on chcą zrobić sportową karierę. Jest autorytetem, bo pomaga mi, mówi mi, daje mi wskazówki różne i próbuję być taki jak on. Chciałbym zacząć taką karierę jak on. I taka kariera jak ma nasz trener by mi wystarczyła, tak myślę. Moim zdaniem jest ideałem i jestem fanem jego boksu i chciałbym tak boksować jak on. Jak przyznaje bokserski mistrz, kontakt z młodymi zawodnikami napędza go do pracy i mobilizuje. Sam lubi walczyć, ale równie chętnie przekazuje swoją wiedzę młodszym kolegom z ringu. Dlatego od kilku lat prowadzi w Dzierżoniowie szkółkę bokserską. No, przede wszystkim jak robię, to staram się robić to, co lubię. A boks jest taką, że tak powiem, takim moim hobby, które już można powiedzieć od 20 lat uprawiam. Wiadomo, że siły, zdrowie, w jaki sposób tam się eksploatuję i muszę w pewnym okresie czasu sobie podziękować, jeżeli chodzi o mnie jako sportowca. A jeżeli mówię, jest taka możliwość, chciałbym i chcę mi i robię pomagać młodzieży, szkolić tą młodzież, żeby, no mówię, przede wszystkim, żeby też po części, żeby zdobywali wyniki, ale głównie, żeby też oderwać ich od takich, że jak powiem, jakichś wygubów, że jakieś sprawy, w ogóle, no, żeby ich odciągnąć, żeby w jakiś sposób się mogli władować na sali. Każdego fana boksu ciekawi zapewne, jaki Wilk jest prywatnie w domu. Czy jest łagodny jak baranek, czy raczej duch Wilka w nim dominuje. Zapytaliśmy o to jego dzieci, żonę i samego Piotra Wilczewskiego. Chcę, żeby wyrosła dobrą dziewczynę, szczerą i żeby nie kłamała. W stosunku do dzieci też może niecierpliwy, bo chciałby, żeby osiągnęły jednak wszystko od razu. Na pewno wprowadzę, że jak powiem, może bardziej pod takim wpływem wychowania, czyli dyscyplina. Wszystko musi być na swoim miejscu, wszystko musi być poukładane, wszystko musi być zrobione o swojej porze. Może troszeczkę to jest, na pewno to jest po części wada, ale też i zaleta, bo wprowadzając takie metody już od najmłodszych lat swoim dzieciom, na pewno to będzie w późniejszym okresie owocowało. Dzisiaj ktoś może powiedzieć, że zwracając uwagę, że na przykład posprzątała po sobie, poukładała ciuchy, że może przesadzam, ale wydaje mi się, że nie, że później będzie miała swoją rodzinę, swoje dzieci i też będzie w ten sam sposób postępowała, będzie zaradna przede wszystkim. Czasami krzyczy, a czasami nie, tak zależy, jak coś przeskrobię. I w ogóle krzyczy, jak czegoś nie zrobię. Wiadomo jednak, że dzieci i żona są jego największymi fanami. Kibicują mu podczas każdej gali boksu. Natalia, starsza córka, trzyma kciuki i... Boję się strasznie. Myślę, że tato przegra, ale wiem, że to sobie radzę. Lubisz, jak tatuś boksuje? Nie. A czyją jesteś córeczką? Taty. Myślę sobie, że na pewno mu się uda wygrać w ogóle, że odda, nie będzie tak źle. Domownicy najlepiej wiedzą też, co najbardziej lubi Piotr Wilczewski. Treningi, szczególnie chodzić na boks, oglądać piłkę nożną, telewizję, w ogóle przed telewizją siedzieć i oglądać. Lubi sobie pospać, to śpi do późna, no ale też późno chodzi spać, bo jak późno trenuje, także to już organizm pobudzony nie może zasnąć. Także to na pewno lubi sobie pospać. No tak jak już powiedziałam, stanowczy jest, dyscyplinę, porządek, tego to pilnuje, wymaga ode mnie, od dzieci i nie tylko od nas.
Wielu z pewnością wierzy, że dla takiego sportowca jak Wilk nie ma rzeczy niemożliwych, ale czy są takie rzeczy, których nie lubi? Jak coś musi zrobić, to zrobi, także i posprząta w domu, jak trzeba ugotować, również ugotuje, także wydaje mi się, że nie ma takich rzeczy, do których trzeba by było go zmuszać. Nie lubi sprzątać za mnie i nie lubi też, jak krzyczymy w domu, śpiewamy, rozrabiamy, hałasujemy i robimy złe rzeczy. Jak mama przyłącza na inny program, ten, co tato nie lubi. Specjalnie dla nas Wilk zdradza też swoje największe niespełnione marzenie, niestety raczej już nieosiągalne. Marzeniem moim było być na olimpiadzie, bo to jest chyba każdego pięściarza, każdego sportowca olimpiada. Teraz nie chciałbym się tłumaczyć, ale praktycznie już jedną nogą byłem na olimpiadzie. Dzisiaj nikt o tym nie wie, nikt o tym nie mówi, nikt tego nie pamięta, ale gdyby nie było układów, układzików, to na pewno już bym był na olimpiadzie. Nie mówię, żebym miał medal, ale na pewno byłbym olimpijczykiem. Przed popularnym pięściarzem są jednak i takie marzenia i plany, które mają szansę się spełnić. No wiadomo, że chciałbym zaboksować o mistrzostwo świata. Tej najważniejszej federacji, tych jednych z najważniejszych federacji, IBF, WBA, WBC, WBO, są cztery znaczące się federacje w świecie. To takie moje marzenie, zaboksować i może nie tyle zaboksować, co jeszcze wygrać. Na pewno będzie, drugie będzie może cięższe, ale to jest moje na dzień dzisiejszy marzenie. Mam nadzieję, że jeszcze zanim skończę karierę, taką okazję dostanę, taką szansę. Wilczewski na sportową emeryturę jeszcze się nie wybiera, choć zdradził nam, że już o niej od czasu do czasu myśli. Zanim jednak tak się stanie, istnieją duże szanse na to, by na ukoronowanie bogatej kariery Piotr Wilczewski stanął przed życiową szansą zdobycia Mistrzostwa Świata prestiżowej federacji WBA, oczywiście w limicie kategorii super średniej.